Tak jak w tej opowiastce, być może niektórzy z Was kojarzą, o tym biznesmenie, który miał kilka różnych firm, który całe życie dochodził do wielkiego majątku i w końcu ostatecznie doszedł do tego majątku, ale zaczął mieć problemy ze zdrowiem. I lekarz mu polecił, żeby pojechał na wczasy, żeby trochę się zdystansować, żeby trochę najzwyczajniej w świecie odpocząć. I ten biznesmen pojechał na te wczasy i idzie na plażę i widzi, że tam leży sobie rybak. Jest 12 godzina, a on leży. I on się pyta tego rybaka, dlaczego leżysz? Co dzisiaj robiłeś? A on mówi, złowiłem kilka ryb, starczy mi na tyle, żeby się dzisiaj najeść. Później spotkam się z moimi przyjaciółmi, będę popijał rum, będę dobrze się bawił, jutro wstanę o 10, 2 godziny połowie i tak mi minie życie. A biznesmen mówi, ale dlaczego nie popracujesz trochę dłużej? Mógłbyś wtedy złowić 2 razy więcej ryb, połowę tych ryb byś sprzedał, po jakimś czasie kupiłbyś sobie nowy kuter, później kupiłbyś kolejny i kolejny, aż w końcu miałbyś międzynarodową firmę. A rybak się pyta, no ale po co mi to? Biznesmen odpowiada, jak to po co? Będziesz mógł wtedy leżeć na plaży o 12, spotykać się ze znajomymi, pić rum. A rybak na to, a co ja teraz robię? I na tym to mniej więcej polega.